Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Rolnik z Kolonii. Na początek zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę i suba. Tak jak widzicie, przede mną stoją sobie trzy moje ciągniki. John Deere 51 5100R, Ursus 912 i Zetor Crystal 8045 z siewnikiem Amazona, bo będziemy sobie siać pszenicę. 912 stoi sobie z nowym nabytkiem, kupiliśmy rozsiewacz Gasroll 800 litrów pojemności, 18 metrów szerokości, trochę za niego daliśmy kasy. I John Deere z agregatem Bomet, będziemy sobie to pole uprawiać. I za ten czas, bo około 20 dni nic nie nagrywałem, bo oraliśmy początkiem października, przez końcówka października dopiero siejemy. Postawiliśmy oto taką wiatę. Słupy elektroniczne są tu wykorzystywane. I blacha. Obite z trzech stron blachą i u góry też blacha. Konstrukcja tu cała metalowa. Na cztery wjazdy. Trochę wejdzie do tej wiaty. Choć trochę myślałem, że to tak po tyle byśmy zrobili, żeby było wysunięte. Może nie po tyle, ale tak o gdzieś potąd. Ale tak wyszło, że jest po tyle. Tu trochę wstępu, bo tu nierówności są, które zrobiliśmy. Tu też trochę nierówno się zrobiło, więc tego tu na pewno nie będziemy siać całego. Tu też trochę się ten mały kawałek zmniejszył, ale to tyle, to nic. Więc co, bierzemy się i rozsiewamy nawozy. Siadamy do 912. 300 kg tu mam nasypane, ale raczej tego nie wysiejemy wszystkiego. Tego było za dużo, żeby to napisać. Można zaregulować 10, 15, jeszcze jest 13 i 18 metrów szerokości. To 10 metrów najwyżej, jeszcze mi na tamto pole rzuca. A teraz sobie ma 18. Za nisko go spuściłem, dobrze, że już mi tam nic nie pokrzywili na początku. I siejemy sobie elegancko nawozy po pszenicy. Dużo tej pszenicy nie zostało do zasiania. No nie zostało, no jeszcze mnie nie zaczęli. Dużo w ogóle pszenicy nie mamy do zasiania, troszkę tylko, mało. Więc to szybka akcja będzie. Może dzisiaj na filmie uda się to rozsiać, poprawić całe i zaczniemy może już siać. My postawimy do nowej wiaty zestaw. Od razu do
rozsiewacz raz 70, 912 nie będzie się też tutaj. 100 kilo zostało, więc 200 kilo wysialimy, więc około 220-230 kilo ma jak tam. Trochę szybciej przelecimy, żeby skóra odpadła. Teraz tam cofnę. Dobra, idziemy do Johna, będziemy zaczynać uprawiać. Agregator rozkładamy. Szybko też przy tej uprawie będziemy lecieć, żeby ta robota szła. Kawałeczek widzicie, minuta uprawicie. Cofniemy, bo nie chcemy się tam na końcu nawracać. Ładnie uprawione. Agregat jest dobra sprawa, taki szeroki. Jademy, tu się zaczniemy. Elegancko się uprawiamy. Tu już szerokość robocza jest dość ładna. Tu pola ubywa tym sprzętem. Równo przejechaliśmy, teraz od miedzy sobie jeszcze przejedziemy.
teraz zrobiła. Trochę jak uprawiamy tu nakładkę, jest tu znowu nie ma, znowu bierzemy nakładkę. Tak, uprawa tutaj byle jak na oko, żeby czy są nakładki nawet na pół agregatu różni. No i gdzieś widzę, że słabo się rozspało. Brewy są. Rozbryliło. Tylko na przykład bierzemy na cały, bo jest dobrze rozbrylone. Słabi to sobie są na pół agregatu, coś takiego. Przestawimy się. Teraz, tak jak teraz jedziemy, będziemy sobie całe uprawiać i tak będziemy jeździć. Ten film nagrywamy, bo z siewu pszenicy raczej będzie jeden film z uprawy i z siewu nawozu. A w następnym filmie będziemy prawdopodobnie łąki kosić, ale to jeszcze trzeba 2-3 tygodnie poczekać, żeby ta trawa trochę podrosła. Ten też ten John Deere ma. Teraz koło razu zalecemy. Ten zestaw pasuje do siebie. John Deere z tym kultiwatorem.
listy robią robotę. Prędkość jest, no to one fajnie to rozbijają te bryły. Trochę się to zdążyło zbrylić, bo to długo leżało, nie było od razu to siane. 3 tygodnie temu było orane, więc sucho dość jest teraz. To wyschło i są bryły, ale agregat robi piękną robotę. Czy tak kamienie by się tu przydało pozbierać, ale tu nie ma za dużo, więc raczej nie będę zbierać. Teraz agregaty nie będziemy dźwigać motywatora, tylko aksy nawrócimy i lecimy kolejny przejazd. Ta wiata wyszła na 7000. Coś było pozostawione. Dobrze mi idzie z 10 cm, myślę, że na pewno. Przejechane, to teraz można cisnąć. No ale tu aż tak szybko nie jedziemy po świeżej orce na C4, tylko na C3 jeździmy. Tu przy nawraceniu to można szybko. Jedziemy, że było już tu raz przejechane, to można C4 rzucić. No to już końcówka, to sobie to uprawię i bierzemy się zaraz za siebie.
ten został. To pole też równo nie idzie. Kaszemy tuczona i siadamy do 80-45. Możemy się zasiew pszenicy. kg mamy w siewniku zasypane. Zobaczymy, ile wysiejemy na to. Mamy na 250 drobnych ustawione. Trzy razy siewnikiem tu jest przejechać. Chwila na ten mały kawałek poszło z poprzeczniakami. Więc dość gęsto to wysiewamy. Późno siejemy, jeszcze po kukurydzy to lepiej gęściej zasiać.
Pojechali mu. Teraz uciekamy, bo auta jadę. Lepiej chyba tak się chodzi, myślę, pojeździć prędzej z agregatem niż tuż z agregatem, bo tam musiałbym jeździć. Tuż za przelecieć szybko z agregatem, a tu żeby do tego, to rzędy bym miał ciężko. A tak to dwa razy jademy, wiadomo, za jednym razem przejechamy, ale mi się wydaje, że nie opłaca się jeździć z tym agregatem prawo posiadu, bo nie dość, co nie mamy prędkości przy tym, bo to musimy tak do 8 do 10 jechać, szybciej nie pojadamy naszymi sprzętami, a tu można sobie i z agregatem szybko lecieć, za jednym razem jest fajnie uprawione, to szybko jadamy i z silnikiem można szybko też lecieć, bo z samym silnikiem jadamy, a z agregatem prawo posiadu tak szybko nie pocisnęmy. Więc mi się wydaje, że bardziej się opłaca się z samym siewnikiem bez agregatu prawowosiewnego i prędzej sobie uprawiać normalnie.
główka mamy już zasione. Tu tą dłuższą część całą mamy zasioną, ale tu już to tak szybko nie pójdzie, bo tu więcej kręcenia jest, bo tu jest krótsza ta część. Przelecimy, bo tu nie zawsze do końca było dojechane. Zobaczmy, ile poszło. Mieliśmy 580 kilo, mamy 360, czyli już wysialimy 220. Coś mi ten silnik tu cyganie chyba. Ustawione więcej, nawet jak pod 300 podchodzi. 290. No ale tu nie mamy ani hektara tej pszenicy. Bo już 220 wysialiśmy. Chyba, że tam. Tam nakładki też były niepoprzeczniaki. Nie wiem. Zobaczymy na koniec, jak to wyjdzie. Dosiania nie zostało. 15-20 minut i z poprzecznikami pole zasiane. No, czemu mi się silnik wyłączył?
wrześniaka zrobimy. Przejademy tam od Miedzy. Siewnika se nie załączyłem. Se przejademy, żeby taki duży klin nie wychodził. Później na końcu, jak będziemy już dojeżdżać do końca, właśnie teraz dużo tego pójdzie, bo widzicie, tu zjeżdżamy, żeby tu nic nie ominąć, i duże nakładki się tu robią. Chcę nawracać, bo lecę cofnąć. Dobra, więc co, pole zasiane, dzisiaj dość dużo roboty zrobione, około 90 arów tego jest. Nawóz my rozsiali na całości, uprawiliśmy całość i zasialiśmy, więc nawet dobrze, 40 minut, takie pole ogarnięte, więc szybko nam to idzie. Więc zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się już w kolejnym filmie, więc... Trzymajcie się, do następnego. Na razie, cześć.